Łóżka wąskie, ale przeznaczone dla dorosłych. Widzę masę napisów na ścianach. Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem Żądny Przygód i dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony szpital psychiatryczny, położony, jak widzicie, w naprawdę przepięknym parku. Jest tutaj sporo różnych budynków. No i ten pierwszy, jak sobie tutaj spojrzałem, zaraz wyjdę za róg, ma otwarte drzwi. Szczerze mówiąc, zostawimy uchylone. Nie spodziewałem się aż tak łatwego wejścia. Zaraz zobaczymy, czy w tym budynku coś jeszcze zostało. Tylko założę rękawiczki i wyjmę panel LED-owy. A mówiąc, że nie spodziewałem się aż tak łatwego wejścia, mam na myśli najzwyczajniej to, że jestem tutaj jednym z pierwszych eksploratorów. Miejsce jest dostępne od naprawdę niedawna. Dowiedziałem się o nim zaledwie miesiąc temu. Jako jeden z pierwszych. I dochodzi do tego wszystkiego jeszcze jedna sprawa. Mianowicie podobno są tutaj i kamery, i czujki ruchu, i ochrona, i zasilanie. I teraz zastanawiam się, czy w żadną nie wdepnę, bo podobno są tylko w niektórych budynkach. A tu pierwsza ciekawostka. Prace z gliny, najpewniej wykonane ręcznie przez dawnych pacjentów tego szpitala. Tutaj widzę raczej pusto i sprzęt wyniesiony. Jak na razie wolę zachować się trochę ciszej, aby nie wiem nawet w jakim celu. Czujek ruchu to nie zmyli, co najwyżej ochroniarza. Jakaś większa sala z specjalnymi zdobieniami. Najpewniej świetlica albo inne pomieszczenie socjalne. Nie wiem, na jakim dokładnie oddziale jesteśmy. Czy jest to oddział zamknięty, czy otwarty. Raczej ten drugi, ten pierwszy, miałby pewnie kraty w oknach. Tu kolejne drzwi. Najpewniej wejście główne. Nie będę sprawdzał, czy jest otwarte. Wystarczy mi tam to jedno. Tutaj dawny stół do ping-ponga. Ping-ponga, jakkolwiek to wymawiać. I widzę, że konstrukcja dachu, bo nad nami nie ma chyba jeszcze piętra, przecieka. Kiepsko. Szczególnie kiepsko dlatego, że te budynki mają grubo ponad 100 lat. Są zabytkowe, a tu masa śladów na ziemi. Czujek brak. Rzuć palenie, co grozi palaczowi. Prosimy gasić światło. Tutaj była szatnia najzwyczajniej. A wracając do historii. Miejsce to powstało na bazie dawnego sierocińca, schroniska dla dzieci wojskowych. A w tym miejscu mamy drugie wyjście, na wypadek gdyby wiatr zamknął tamte drzwi. Jest tutaj zniszczone okno i masa śladów, co oznacza, że najpewniej lokalsi już się tu dobrali do tej przestrzeni.
szafkach raczej nie spodziewam się nic znaleźć. Szpital działał dosyć długo. Został zamknięty tak naprawdę zaledwie kilka lat temu, co oznacza, że jeżeli sprzęt w nim był na bieżąco zmieniany na nowe modele, to najpewniej został zabrany w momencie zamknięcia tego szpitala i wywieziony do położonego niedaleko stąd nowego szpitala psychiatrycznego, który zastąpił te właśnie budynki. Tutaj mam kolejne ciekawostki. Dwa talerze, jeden z Mikołajem, drugi z bałwankiem, przy czym, jeśli się nie mylę, to nie są to oryginalne nadruki, ale nałożone jakąś metodą, być może na chusteczce, pracę właśnie pacjentów tego miejsca. Wiem, że takie zajęcia często bywają w szpitalach psychiatrycznych praktykowane. Tutaj są kolejne prace z gliny. Fajnie, że zostały takie smaczki niewielkie. Chociaż tyle, ale liczę, że być może znajdę więcej ciekawostek, jeśli tylko uda mi się najpierw znaleźć przejście dalej. Bo tędy raczej się to nie uda. Tu na górze również mur. Ciężka sprawa. A w tym miejscu tylko sanitariat. Dobra, to oznacza, że muszę wyjść z tego budynku i znaleźć wejście do innego. Miejmy nadzieję, zachowanego w lepszym stanie. To może być ryzykowna misja. Pewnie będę chciał zdjąć kamerę z czoła, rękawiczki i tak dalej, żeby się nie rzucać w oczy, jakbym się minął z przypadkowym patrolem. Tak więc ja wróciłem już do wejścia i widzimy się, gdy znajdę coś kolejnego. Chyba znalazłem wejście. Otwarte okno. Jedno z bardzo wielu. Pierwsze otwarte. Trochę to zajęło. Na parapecie jest potłuczone szkło, więc ubieram rękawiczki. Jestem tu sam. Ktoś gwiżdże w środku. Mam wrażenie, że to chyba nie ochrona. Tak czy siak zaryzykuję. Jest to, powiem wam, ekstremalnie dziwne. I
I zakładam, że to jednak jest ochroniarz. Słyszałem brzdęk kluczy. Nie wiem teraz, czy uciekać jak najszybciej, czy przeczekać i liczyć, że wyjdzie, nie znajdując mnie wcześniej. Co to są w ogóle za odgłosy? Jak można tyle czasu gwizdać? To ochrona. Spróbuję stąd wyjść, zanim mnie zauważą. Narobię hałasu. Będę musiał uciekać. Nie wiem, czy tutaj nie idą. Muszę przyznać, że już miałem potężnego Pietra. Tutaj mamy miejsce na prześcieradła, bluzy, koszule, czyli najpewniej taka ogólna, wspólna szafa, gdzieś pralnia powinna być w okolicy. A ja już naprawdę mega się zestresowałem, słysząc to gwizdanie, te hałasy dookoła. A tu wychodzi na to, że to jacyś przypadkowi panowie się tu tylko kręcą. I co więcej, na początku wzięli mnie za osobę w kryzysie bezdomności. Później się przyjrzeli. Wyszło na to, że jednak eksplorator. A to łóżka. Łóżka wąskie, ale przeznaczone dla dorosłych. Cały ten szpital, wszystkie budynki były właśnie szpitalem psychiatrycznym dla osób dorosłych. Nie było tutaj oddziału dla dzieci. Pierwotnie, początkowo, kiedy szpital wystartował, to było w nim miejsce dla 20 kilku pacjentów. 10 lat później znalazło się tutaj już 10 razy więcej chorych. Ponad 200. W tamtym czasie zajmowało się nimi 60 opiekunów, pracowników i zaledwie 2 lekarzy. A my jesteśmy w kolejnej świetlicy i mamy chyba pierwszy typowo medyczny sprzęt. Jakiegoś typu... Przyznam się, że nie wiem. Firma to Hospiwak. Nawet nie będę zgadywał. Ale liczę, że ktoś mi napisze w komentarzu, na co takiego tu patrzę. Ale się... wyluzowałem. Kamień z serca, bo w pewnym momencie byłem przekonany, że już będzie gruby przypał. A tu go nie było. Te tu kluczyki nadal leżą i mamy widok na park. A w tamtym kierunku znajduje się to nowe centrum. Ta nowa część szpitala, nowa wersja szpitala tak naprawdę. Zresztą znajduje się w niej tyle samo miejsc, co w tym tutaj, kiedy był zamykany. Z tym, że tam na jednego pacjenta przypada 2 razy więcej przestrzeni. To dużo znaczy, bo jak pewnie część z was się zorientuje, szpitale psychiatryczne raczej nie mają najlepszej renomy w Polsce. I nie chodzi mi absolutnie o pacjentów, ale o same placówki. Niestety często
Słyszymy o tym, jak źle traktowani są pacjenci w takich miejscach, mimo tego, że czasami taki szpital to najlepsze rozwiązanie. I nie mówię nawet o zamykaniu kogoś w takim oto szpitalu, ale raczej nawet o samodzielnym zgłoszeniu się do takiego miejsca. A ja może wyjmę sobie panel LED, bo niestety nie wiem, jak kamera to tu łapie. Teraz będzie elegancko. Swoją drogą, tutaj mamy już kraty w oknach zamknięte na kłódki i takie same kraty były zresztą w oknach na parterze. Nadal nie spodziewałbym się, aby były to jakiegoś rodzaju pokoje zamknięte, żeby był to oddział zamknięty. Raczej zwykłe zabezpieczenie, aby nikt przez moment nieuwagi nie wyskoczył. A w tym miejscu widzę masę napisów na ścianach zapisanych bardzo dziwną barwą, bo widziałem wiele krwi i farby, która krew udaje, ale nigdy nie widziałem, żeby była aż tak ciemna w niektórych momentach. Chociaż nadal liczę na to, że no to źle wygląda. Ale liczę na to, że to jednak pisak prowokuje szatana. Diabeł kłamie. Świętej pamięci Karol Wojtyła. Nie ma tak wiara nasza. Złoty krąg nasz nie kłam. Kobieto, skinie Jehowy, baptysto, łono świadkowcu. Mam wrażenie, że nie powinienem tego czytać. Nie wiem, kto je tu zostawił. Nie znam ich znaczenia. Ciekawi mnie ten pokoik, bo jest bardzo mały. Nie wiem, co tu się w nim działo. Okno wygląda normalnie. No i tutaj ile sprzętu. Już w kolejnym pomieszczeniu masa łóżek szpitalnych. Tutaj widzę kolejna klatka schodowa. Sprzęt do oddawania moczu czy też kału dla osób, które nie mogą siedzieć na toalecie. A, i tu nie ma wejścia wyżej. To ciekawe. W takim razie muszę cofnąć się do tamtej klatki. Wydaje mi się, że tam wejście wyżej było. Dobra, jest i tu po drodze. Tak więc tam aż się nie cofam. Zobaczymy, co się kryje tutaj. I tak naprawdę na koniec będę musiał zejść na parter, którego to nie zwiedziłem ze względu na kręcących się tam ludzi. Co tutaj? Czy znajdziemy na strychu coś ciekawego? Jak duży jest ten strych? Chyba jest wielkości całego piętra. Ale pozostałości na nim nie ma niestety żadnych. Może tylko butelka z polmosu. Po wódce nazwy Kraków. Raczej nieprzydatna w takim miejscu. Może zostawiona przez pracowników. Bo na pewno bardzo stara. Jeszcze z lat, kiedy obiekt ten funkcjonował.
I to funkcjonowało prężnie. Mamy naszą klatkę i spróbuję w tym momencie podejść rzeczywiście do tej pierwszej, tej, którą tu wszedłem. Ale się wystraszyłem tego ekranu. Patrzcie, środek dnia. Julian taki strachliwy. Mam nadzieję, że ta klatka doprowadzi mnie w inne miejsce niż... I doprowadziła. To jest bardzo fajny widok. Bardzo fajny, może niefortunne określenie. Ciekawy. I nieco pierwszy raz w tym odcinku, więc pozwólcie, horrorystyczny. A co w innych pomieszczeniach? Na ścianie znów napisy. Tym razem są fioletowe. Być może w tamtym pomieszczeniu to również był ten kolor, tylko bardziej czerwony. Nie wiem, jak to rozumować. A tu najpewniej znajdowały się po prostu gabinety. Gabinety na przykład dyrektora albo personelu. Mamy zwykłe szafy na kitle. Miejsce do przechowywania różnych drobniejszych przedmiotów i zupełnie inną stylistykę niż w reszcie pomieszczeń. Stąd też moje założenie. A w tą stronę niezakratowane okno na drugim piętrze. Więc stanowczo tutaj przebywał personel, nie pacjenci. Jest łazienka również dla personelu. I ponieważ ktoś zostawił uchylone okno, najwyraźniej celowo, bo jest nawet podparte, to wiatr nadmuchał tutaj poprzedniej jesieni liści. Fajny widok. A w kolejnym pomieszczeniu widziałem też wózek. Mamy bardzo sympatyczny latawiec. Choć raczej z gatunku tych, które latać nie chcą. No i właśnie, drugi fotel. Drugi fotel, wózek inwalidzki. Właśnie. Oprócz tego pusto. Spróbuję dostać się na parter. Zobaczę, czy ci ludzie się tam jeszcze kręcą. A jeżeli się nie kręcą, to może i piwnicę uda nam się zwiedzić. Już nikogo nie słyszę. A tutaj są drzwi. Niestety piwnicy tu nie widzę. Więc chyba jedynie parter nam pozostał z tego całego szpitala. To mnie mocno zastanawia, bo widziałem to też piętro wyżej. Tylko tam było zielone. To jest pył jakiegoś rodzaju. Zostałem już nauczony przez moich drogich widzów, że biały tego typu pył to jest prawie na pewno proszek z gaśnicy, którą ktoś odpalił sobie dla zabawy. Natomiast niebieskiego nie widziałem nigdy wcześniej i nie widziałem go też nigdy w aż takiej ilości. On się ciągnie przez cały korytarz. Chciałbym opowiedzieć wam więcej historii tego obiektu. Ale niestety nie ma ona jakiegoś wielkiego rozwinięcia. Przez lata obiekt funkcjonował w trybie normalnego funkcjonowania, jeżeli mogę to tak ująć, aż do wojny. Podczas wojny obiekt ten leżał w zasadzie na linii frontu, przez co został przekształcony w szpital wojskowy
szpital dla żołnierzy rannych na froncie. Te wszystkie budynki, po których teraz chodzę, zostały właśnie tak wykorzystane. A po wojnie, czegóż by się innego po Niemcach spodziewać, zabrali nam wszystko z tego tu szpitala. Cały sprzęt wywieźli i pojawiły się kłopoty finansowe, które jednak zostały rozwiązane. I szpital działał dalej, aż do momentu, kiedy wybudowany został ten nowy gmach. A to, gdzie właśnie byłem, to pokój badań. Aha, myślałem, że być może miejsce na indywidualne rozmowy z psychologiem, na indywidualną terapię, ale pokój badań najwyraźniej. Patrzcie na to ciekawiutkie krzesło. Ma dostosowaną tutaj rączkę, podłokietnik, który można regulować w dowolnym położeniu. Być może dla osób z problemem. A, tutaj również widzę, z drugiej strony też było takie skrzydełko, tylko już go nie ma. No to nie wiem, ale nie widziałem nigdy wcześniej niczego takiego, więc na pewno ciekawostka. Martwi mnie, że chyba nie znajdę piwnicy. Tutaj, o, jest dziura w ziemi. Ale jest tam wyłącznie kanał techniczny. Wąska przestrzeń, przez którą nie będę się czołgał, szczególnie, że najpewniej nie prowadzi do żadnego ciekawego miejsca. Mamy to, co mamy i mamy kolejny pokój wypełniony zapiskami. Pamiętaj, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, a gdy będziesz miał mnóstwo kluczy, będziesz jak Noe, a matnia cię nie wykluczy? Podpisane PZ. Nie znam tego wersu. Za mało kochałem tylko siebie. Myślałem, że napiszę list. List o pobycie tu. Podpisano dupa. No tak. Trzeba lecieć dalej. Przy czym dalej oznacza po prostu, że dotrzemy do ostatniej z klatek schodowych, z trzech klatek schodowych. Tam na górze już byliśmy, więc nie ma potrzeby, by się tam zapuszczać. W ramach ciekawostek obraz wykonany pewnie również przez jednego z pacjentów. A jedyna nasza szansa na zwiedzenie czegoś więcej to jest wejście do piwnicy? Nie. Nie ma tu piwnicy. Bardzo mi z tego powodu przykro. Przy czym brak piwnicy ma swoje uzasadnienie, bo pierwotnie te budynki to były baraki, a więc piwnicy nie miały. Dopiero później zostały przekształcone, nadbudowane. To łóżko wygląda świetnie. Na pewno jest dużo starsze od wszystkich innych. Skórzane, albo przynajmniej ze sztucznej skóry, a ja nie mam tu co więcej zwiedzać. Skieruję się do wyjścia. Przy czym obawiam się niestety, że na tym będę musiał skończyć naszą eksplorację, bowiem w pozostałych budynkach jest już chyba zasilanie, a więc również czujki i alarmy. O, tam jakaś fura właśnie podjechała. Zawraca. Aha, chyba parkuje. Ktoś z niej będzie wysiadał. A o ile jakoś przebrnąłem przez tamtych panów, to chyba nie chcę ryzykować kolejnych osób. Nie wiem, jakie mają nastawienie. Jakaś pani tam wysiada. Dobra. Widzę, że już sobie poszła. A więc my również idziemy. A ja z mojej strony mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Że
zostawicie łapkę w górę, komentarz, a może nawet subskrypcję, jeśli wam się uda, jeśli po prostu macie na to. Się nie zamknie. Prędzej szyba na mnie spadnie. Tego bym wolał uniknąć. Zostawiam jak było i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.